W Teatrze Dzieci Zagłębia odbyło się zorganizowane przez prezydenta miasta noworoczne spotkanie będzińskich organizacji pozarządowych, inaugurujące rok obchodów 660-lecia nadania Będzinowi praw miejskich przez króla Kazimierza Wielkiego. Licznie zgromadzona publiczność wysłuchała również koncertu, podczas którego na scenie wystąpili m.in. sopranistka Justyna Bujak i tenor Wojciech Poprawa. Jest najważniejsza, bo to jest coś zupełnie innego występować przed publicznością, która jakoś reaguje jednak na nas. To nas kręci, to nas podkręca i wtedy możemy dać siebie jeszcze więcej i wpadamy na jeszcze więcej jakichś szalonych pomysłów. Zresztą kto by chciał mówić nawet do kogoś, kto po prostu nie słucha, więc było naprawdę fantastycznie. Widać, że publiczność tutaj w Teatrze Dzieci Zagłębia to jest publiczność wyedukowana, publiczność, która ma swój smak, swój gust, publiczność, która bardzo żywo reagowała na nasz występ, z czego się bardzo cieszymy i też dziękujemy za możliwość zaśpiewania w tymże teatrze.